Witam bardzo serdecznie w grze 4 Queens Computer Casino na PC i DOS. Gra wydana w 1992 roku przez Applications Plus. Więc zacznijmy rozgrywkę, wciskamy spację, więc tutaj możemy mieć 4 graczy, więc powiedzmy, że siebie wpiszę, a pozostałe graczy dam na przykład A, B, C. Jak z czterech graczy gra, to jest trochę ciekawiej. Tutaj oczywiście można sobie wybrać ilość kasy, jaką chcemy mieć na samym początku, co nie ma większego znaczenia, no chyba że chcemy grać o duże stawki, no to jak najbardziej tak. I dajemy kontynuację, co czy dźwięki mają być oczywiście, że tak. I mamy aż 12 różnych gier, więc zacznijmy od maszyn wideo. Wideo Blackjack. Więc jeśli wybierzemy tą opcję, no to wtedy wrzucamy na przykład Maximum Coins. Tutaj jest gracz, jestem jako pierwszy. Ok, weszły jakieś tutaj, tutaj karty. Mam w tej chwili 10 punktów, czyli to jest taki klasyczny. Klasyczne oczko, można tak powiedzieć, więc dodajmy hit, dodajmy 21 i już wygrałem 20 dolców. Teraz następny zawodnik, Maximum Coin, zobaczymy jak pójdzie następnemu. Hit, 15, może jeszcze spróbujemy, 20, no i na razie zatrzymam. No i komputer gra, no i też gracz kolejny wygrał. I tak rozgrywamy wszystkich graczy. Dobra. Dwa, no może, albo zaczekamy, może akurat się uda. Też wygrał, czyli są niektóre gry, które można spokojnie opanowywać, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy. 20, poczekamy. Tak, no i tutaj mamy, wszyscy wygrali sobie, w sumie do przodu są o 10 dolców. Można tak powiedzieć. Dobra, wyjście. Wybiorę teraz Video Keno. A Video Keno polega na tym, że wybieramy sobie liczby. Mamy tutaj 3 trafienia. Jakieś tam płatności, ale jeszcze nic nie ma. Więc zobaczmy. Najpierw trzeba sobie wybrać te liczby. Jeśli jedną liczbę i trafię, no to tutaj mamy za 3. 15. Oczywiście chyba to wszystko jakoś kosztuje. 5, 6, 7, 8. No tutaj jest właśnie stawka rośnie. Za ileś tam trafień. No i dobra, Maximum Coins. Czy coś trafię w ogóle? No nic nie trafiłem, więc nic nie zarobiłem. A dużo stracić też nie straciłem, jak widać. Więc kolejny gracz, więc ładujemy te cyfry. Tyle mogę. Tyle chyba mogę. Maximum coins. No niestety nie udało się. Następny gracz. Taki totolotek. Zobaczymy, może temu się poszczęści. Dwie trafił tylko. No właśnie, tutaj żeby trafić przynajmniej piątkę, to jest dosyć trudno. Dobra, ale ten akurat trafił piątkę, zarobił 20, bo tu jest napisane, że 20. Czyli tak wygląda ta gra. Idźmy dalej. Wideo poker. Wideo poker, tutaj właśnie są różne płatności za poszczególne figury. Więc oczywiście Maximum Coins ładujemy i co tutaj mamy? Jak na razie jedną wielką lipę. Zostawimy króla. Wymienimy, zobaczymy, nic nie udało się wygrać. No to następny gracz, zobaczmy, już ma dwa asy, więc jest całkiem dobrze. Wymienimy. I coś tam zarobił, tak? Czyli za dwie pary właściwie. Nie wiem, co to jest 1, 2, 3, 4, co to za stawki są. Czy 2, 4, 6, 8, 10, trudno powiedzieć. Dobra, next player.
Maksimum. Co ma? Dwie dwójki. Zobaczmy, pójdźmy na te dwójki, może coś tutaj wyjdzie. Nie wygrał nic, dwie pary. Jacks or better, aha, bo to jest od jubków albo lepiej, no to 5 wygrałem wtedy, tak? Bo miałem asy, czyli tak trzeba tutaj to liczyć, dwie pary, na dwójkach, czwórkach, szóstkach, dziesiątkach, chyba tak to jest. Trudno powiedzieć, no ale dobra, gramy dalej. Dobra, już króle są, to coś tam będzie wygrane. Piątka tylko. No i tak można grać właśnie, no zobaczymy, może uda się kolor zrobić zaraz. Może się uda, nie, niestety się nie udało. Dobra, idźmy dalej. Teraz mamy takie właśnie gry. Tej gry to w ogóle nie wiem, o co tutaj chodzi. Kompletnie. Wybieramy po prostu, ile chcemy dać, bo to jest domyślnie 5 i to mamy, i mamy tak, bankier i taj. Ale jak tutaj tylko wstawia na jedynkę, a jak tutaj zrobić, remove 1, czyli usuwamy, jak to zrobić, żeby na trójkę na przykład przerzucić, gdybym chciał, ale to po prostu nie wiem jak to zrobić, no nie wiem. Potem quit bet, potem gracz drugi, mamy bankier, no i tylko tutaj mogę, nie wiem, nie rozumiem tej gry kompletnie, nie ma tu żadnych podpowiedzi. No dobra. I teraz mamy deal. I pojawiają się jakieś karty, właściwie tutaj ta wartość punktów jest uzależniona od tego, ile jest ponad jakąś dziesiątkę, dwudziestkę czy coś, więc jak tu jest 13, czy jest 3 punkty, tutaj jest 0 punktów, bo w sumie jest tutaj 20, tak? Więc jest 0 punktów. I tu jest bankier, mamy minus 10 wszyscy, dobra, dajmy deal, zobaczmy co będzie dalej. No i wszyscy przegrali, ja się dlatego mówię, no nie wiem jak to obstawiać te inne elementy, więc tak naprawdę nie wiem za bardzo jak to grać, więc przejdę do kolejnego. Craps. Tu jest znowu gra w kości. Tutaj mamy właśnie te zakłady różne i tak dalej. Też nie za bardzo wiem jak te kości, na czym to polega. No i mamy amount 5, czyli tyle daje. Można spasować. Place. I teraz wybieramy sobie czwórkę, piątkę, szóstkę, dziewiątkę. Powiedzmy, że czwórka, tutaj pod czwórką się pojawiło, też mogę dać dalej place, mogę dać na piątkę, mogę tak powiedzmy dawać coraz więcej i tak dalej, i tak dalej. No i powiedzmy, że tutaj mamy, muszę wyciągnąć na przykład piątkę, to gdzieś się to pojawiło, tylko nie wiem gdzie, proposite R, gdzieś to chyba się przeniosło. Nie mam pojęcia też o co tutaj za bardzo w tym chodzi. Reposit, czekaj, może 7, zobaczmy tutaj 7. O, tutaj się coś pojawiło w tym miejscu. Quit bets, don't pass, nie wiem co to jest w ogóle. Quit bets, no i teraz dajemy shot. Rzucamy kośćmi, no i nie wiem co tutaj musi, czwórka i szóstka musi wypaść, chyba tak, nie wiem. Tutaj jest szóstka, co dwie trójki, 6-6, coś tutaj się pojawiło, także nie bardzo wiem o co tu chodzi. Jak na razie gram tylko ja, nie wiem, wygrywam albo przegrywam. Pozostałym też mógłbym tutaj dać umiejscowić coś, na przykład 8. 9, dobra. Quit bets, ten na przykład też coś tutaj gdzieś zagramy. 4, 5, dobra. No i ten tutaj też gdzieś byśmy tutaj. Proposit, dajmy proposit może na C, na krapy.
Propozyt damy jeszcze na czwórki może, albo na piątki, wszystko jedno. Dobra, na szóstki tam dałem. Quit bets jeszcze raz, no i teraz shot. No i teraz zobaczymy. Ten przegrał, tutaj wygrane. Chyba teraz przegrane. No i to tak właśnie wygląda. Dobra. Remove all bets, wyjście. Kolejna rzecz to ruletka. Więc jak mamy ruletkę, mamy 5, możemy obstawiać sobie, przynajmniej tu jest jakoś logicznie. Tu powiedzmy, że czerwone. Damy tak. Quit bet, teraz drugiego gracza wybiorę, coś tam mu. Tutaj można różne takie rzeczy zaznaczać. Nie wiem, co to są te niektóre elementy, ale można właśnie w ten sposób pokombinować. 3 z 12, no będzie spin. No i leci kulka i coś się tam. Tutaj wygrałem 170, bo co, wyszło 19. Akurat na 19 miałem, to trochę wygrałem. A więc tutaj można naprawdę wygrać sporo. Pozostali, ten coś tam jeszcze wygrał, pozostali utopili. 30, teraz tu trochę przegrałem. I tak dalej, i tak dalej. Także w ten sposób ta gra wygląda. Blackjack. Teraz mamy grę, która jest na stole, więc tutaj określamy, ile chcemy, za ile chcemy grać. Tak, no to właśnie będzie trzeba każdy z graczy, jeśli chcemy, żeby zagrał, to musi tutaj po prostu załadować jakąś tą kwotę. No i dobra, i damy deal. To jest tasowanie. Tak, no i zaczynamy. Teraz to jest 12. Dajmy, możemy dać double, możemy się poddać, możemy się zatrzymać. Powiedzmy, nie, co to jest double. 16. Dobra, jeszcze raz przyrzucę. Tu jest, ktoś ma 21. No właśnie, tutaj akurat zbustował. No i ten, prawda, zbustował. No i zwycięzca jest. I co, ile zarobił, a nie wiadomo nawet. Play again. Deal. No i gramy w oczko z wszystkimi, tak? Tutaj jest 20 mają, no to ja też dam 20, zatrzymam się. Ten coś tego, no też raczej się dobrze pozatrzymać. Zobaczymy, co będzie, jak będzie z remisem. Każdy z nich wygrał piątkę, którą wpłacił. No okej. No i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj jest tego typu gra. Red Dog, czerwony pies. Tak naprawdę to nie wiem, o co tutaj za bardzo chodzi. Też trzeba tutaj, prawda, deklarować jakąś kwotę. Powiedzmy, że po piątce się pozrzucamy. I w tym momencie deal, tak? Więc pojawia się król i trójka. Czy chcesz zwiększyć swoje wydatki? Tutaj 9 się coś pojawiło. Nie wiem, o co to chodzi. Dlaczego 9? Powiedzmy, że chcę podwoić. Wszyscy podwajają. Dobra, większa stawka. As tutaj wypadł. I co? I wszyscy żeśmy przegrali. Play again. Deal. Podwójmy stawkę. I król, dwójka. Także tutaj w ogóle nie wiem, o co chodzi w tej grze. Także nie będę się nawet tutaj więcej nad tym męczył. Super Pan 9. Czyli znowu muszę zadeklarować jakąś tam kasiorkę dla czterech graczy. Deal. I co my tu mamy? No dodaję tych kart sporo. Mamy tak, punktów 6. Czy chcesz wziąć kolejną kartę? To jest chyba powyżej tej dziesiątki może. No powiedzmy, że tak. Punktów 4. Zaraz sprawdzę. To jest tak. 8, 10. Tak, to jest powyżej. Czy chcesz jeszcze jedną kartę? Tak, tutaj punktów 0. Bo na równo wyszło tutaj. Ten wygrał prawdopodobnie. Więc 4, 5. No i ten jest zwycięzcą, tak? Widzimy, że 4,75 akurat ten wygrał. Play again albo quit, lecimy dalej. Fruits, tutaj mamy akurat ruletkę, więc zaczynamy. Maximum coins,
Następny gracz maksimum. Ok, wygrał. No i wygrał 90, tak? To jest, jeśli 5 monet, no to wtedy z tej stawki wygrywamy, jeśli 4 to z tej i tak dalej. Także w ten sposób wygląda ta gra. Następny gracz, tutaj się można czasem odkuć, albo też i można wtopić trochę, nie? Ale jak się trafi, to no tutaj trochę wygrał, tak? Bo mamy chyba jeden ten, ile to wygrał? 10. Z jednym, może o to tutaj chodzi. Nie wiem, że jest to jedno. Możliwe, że tak. No i następny gracz i tak dalej, więc ta ruletka wygląda tak. Tutaj mamy bars, czyli też taka ruletka, ale z barami. No i tutaj właśnie są układy, jakie dają wygrane. A więc no, teraz się nie udało. Tak, tutaj 15 zaliczył tylko z tego, bo jedno chyba trafił, 2T, więc nie wiem, jak to wyliczyło, że 15, no ale dobra, no jakoś to tam widocznie jakieś zasady są w tej grze. Dobra, już przegramy tych wszystkich gości. Czyli tak wygląda ta ruletka i jeszcze Bars and Sevens, czyli podobna ruletka, tylko tyle, że tu mamy dodatkowo siódemki, więc zasada jest taka sama. Następny gracz, proszę bardzo. Czy któremuś uda się coś tutaj wygrać? No jak widać, na razie nic z tego dobrego nie wychodzi. Więc tak wygląda ta gra. Jest w co się bawić. Wybrać sobie można grę, w którą lubi się grać, i do boju. Więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na PC DOSa.